Drodzy panowie, drodzy kandydaci na mężczyzn, drodzy kandydaci na szczęśliwych małżonków. Ja nie chcę krakać. Ja naprawdę nie chcę krakać, ale nie bez powodu słychać to krakanie. Kochani, ja nie chcę krakać, ale prawdę, mówiąc wam prawdę, nie chcę tej prawdy wykrakać, ale kiedyś, za parę lat, jak obejrzysz ten filmik, to stwierdzisz, że ja tę prawdę wykrakałem. Pod wpływem nadmiaru testosteronu dziewczyna, która ci się tak szalenie podoba, dziewczyna, która jest dla ciebie uosobieniem bóstwa, jest uosobieniem marzeń, to ta dziewczyna budzi u ciebie tak silne emocje, że jesteś przekonany, że ona tak cudowna będzie od dzisiaj do zawsze i jeszcze jeden dzień dłużej. Natomiast informuję cię, w następnym filmiku wytłumaczę, czemu tak jest, ta dziewczyna się zmienia pod wpływem związku i tego, co się dzieje. No i ta, już wykrakałem, teraz mówię prawdę. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak będzie wyglądała twoja, jak będzie wyglądała twoja ukochana narzeczona za parę lat i jak się będzie zachowywała, tak wykraczę to teraz, to popatrz na jej matkę, na twoją przyszłą teściową. Twoja dziewczyna za parę lat nie tylko będzie wyglądała jak kandydatka na teściową, ale będzie się równie doskonale zachowywała, a może nawet lepiej. Dlatego moja propozycja jest taka, jeżeli twoja miłość jest na tyle wielka, żebyś to zniósł, tę świadomość, że dokładnie taka będzie twoja przyszła żona za 20-25 lat, to jeżeli twoja miłość jest tak wielka, że tobie wszystko jedno, kogo kochasz, czy kochasz tą aktualną dziewczynę, czy teściową, i jeżeli ta teściowa budzi u ciebie równie głębokie emocje i pożądanie, to ty się żeń. Jeżeli natomiast nie budzi tak silnego pożądania twoja teściowa, to się zastanów, naprawdę się zastanów. Czemu o tym mówię? No bo ja w to nie uwierzyłem. Ja myślałem, że moja nigdy się nie zmieni, będzie zawsze taka piękna, taka dobra, taka mądra, taka serdeczna i taka wierna nawet.